Bądźcie dobrej myśli, pomagam przez stawianie wymagań. Urodzony w 1920 roku, 30 km od Oświęcimia w Wadowicach. Gdy miał 9 lat, zmarła jego matka. Gdy miał lat 12, zmarł jego brat. Starszy. Wcześniej jeszcze, zaraz po porodzie, zmarła jego siostra. Gdy miał lat 21, zmarł jego ojciec. Gdy miał lat 19, rozpoczęła się II wojna światowa. Czy ktoś z was na tle tego życiorysu uważa, że ma ciężkie życie? Karol Wojtyła już jako papież mówił: tak więc stosunkowo szybko stałem się częściowo sierotą i jedynakiem. Z takiego życiorysu mógł wyrosnąć ktokolwiek, a nie pewnie jakiś poraniony człowiek, który sobie nie radzi ze sobą i swoją tożsamością. Wybucha II wojna światowa. 1 września. Ksiądz katedry na Wawelu relacjonuje 1 września. Poranne naloty na Kraków wywołały popłoch wśród pracowników katedry, także nie miał mi kto posłużyć do mszy świętej. Nawinął się Karol, który przyszedł na Wawel do spowiedzi Komunii Świętej, bo pilnie przestrzegał pierwszych piątków. Wielu ludzi, wielu pracowników katedry, ale to on przyszedł, to on się nie bał, to on kierował się zasadami, to on nie cofnął się. Czy inni byli bezpieczni tam, gdzie się schowali? W atmosferze odgłosów przylatujących samolotów, zagrożenia bliżej nieokreślonego? Pewnie nie. Wszystkie miejsca były tak samo zagrożone. A jednak w innych zwyciężył lęk, kiedy w nim wciąż obowiązywał pokój i zasady. Karol Wojtyła w 1938 roku, jak miałem 18 lat, zaczął studia na polonistyce. Gdy wybuchła wojna, musiał pracować. Na początku był rodzajem gońca u krawca. Dostarczał odzież tym, którzy zamawiali u krawca jakieś tam rzeczy. Szybko jednak jego środowisko zorientowało się, że jeżeli Karol nie będzie wykonywał pracy, która uchroni go przed wywózką do Niemiec, to właśnie zaraz go zabiorą. Trwała wojna. Więc od 1940 roku pracował w kamieniołomie. Pracował w kamieniołomie, gdzie za pomocą dynamitu rozwalano skały, kruszono je, a potem ładowano do wózków. Ładował ten wapienny gruz do wózków, pchał wózki. Stopniowo też pomagał przy wybuchach. Po roku przeniesiono go do samej fabryki Bonarka. I tam koledzy robotnicy, był robotnikiem. Koledzy robotnicy
Mówią o nim tak. Gdy pchałem wózek, innych to nie interesowało, a Karol, nawet jak czytał książkę, zawsze się zrywał, mi pomagał. Często widywałem Karola w kantorku, a ilekroć go spotkałem, to klęcząc czytał książkę. Właśnie ciekawe, bo w tej robocie czytał książkę zawsze klęcząc. Pewnie po to, aby zaostrzyć swoją uwagę, aby więcej wiedzy mu wchodziło do głowy. Inny mówi, spotkałem go na zakładzie, była 12 godzina. Dzwonili na anioł pański. Na dzwonek Karol uklękł, przeżegnał się i pomodlił. Po chwili poszedł dalej. Nie krępował się nikim. Ten kolega, który to opowiada, podziwiał go, ale inni z niego się wyśmiewali. Kiedy klęczał, rzucali w niego pakułami. Klęczał. Na nocnej zmianie, około godziny 12, klęczał w środku oczyszczalni i modlił się. Niejednokrotnie prosiłem go, aby wrócił do pracy, bo tam akurat jakiś proces chemiczny poszedł do przodu. Nigdy nie narzekał na zmęczenie. Młody Karol. Wybierają Karola Wojtyłę na funkcję papieża. Ma 58 lat. Wyglądał dość młodo. Mierzył 174 cm. Mocno zbudowany, 80 kg wagi. Barczysty, krzepki. O młodych ruchach, wysportowany. Na co dzień uprawiał sport, turystykę. Grał w piłkę jako dziecko. Potem chodził po górach, jeździł na nartach, pływał. Tak sobie kiedyś pomyślałem. Pewnego dnia wybrali go na papieża. Dorósł do tej roli. Wziął na swoje barki odpowiedzialność. Był gotowy. Jak wcześniej pracował? Jakie stały sobie wymagania? Chciałbym powiedzieć to, co staram się mówić często. Nie rozumiem, dlaczego tego nie słychać. Życie chrześcijanina to nie są jakieś głodne, miłe kawałki. To jest ciężka praca nad sobą, to są wyzwania. Podejmowanie wielkich wyzwań. Przez szereg lat oczekiwano ode mnie, że będę przede wszystkim miły. Jak to się mówi, ksiądz i niewiasta z jednego ciasta. Miły. Ludzie chcieliby, żeby księża byli mili. Jasne. Ale przede wszystkim podejmujący wyzwania. Twarde życie. Wzywam was do rywalizacji z Karolem Wojtyłą na twarde życie.